Ci drani nie oszukają mnie dzisiaj. Zapłacą cały zaległy czynsz albo opuszczą ten dom jeszcze przed wieczorem. Do licha. O, moja moneta. Chodź, śliczna, no chodź. Nie mogę tracić tyle czasu. Musiałaś wpaść właśnie w tę dziurę. Byłaś. To przez tych przeklętych lokatorów. Bez pieniędzy za czynsz nie mogę naprawić ściany, drzwi. Ale zapłacą mi za to. Choćbym miał to przypłacić życiem. Słowo Magreta. I jeszcze ta moneta. Jestem zrozpaczony. Tarzan roku 3000. Alarm, siostrzyczko. Nadchodzi administrator, jest wściekły. Kipi ze złości, wygląda strasznie. O tak, spójrz. Nie martw się, braciszku. Znajdziemy jakiś sposób, by mu nie zapłacić. Wyglądasz koszmarnie, siostrzyczko. Źle się czujesz? O czym mówisz? To maseczka piękności odmładza twarz, czyni skórę gładką i delikatną. Teraz czuję się jak królewna Śnieżka. Dla mnie wyglądasz jak stara wiedźma. Nie czas na żarty. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Nadchodzi administrator. Wrześniu? Październiku? Przybywajcie natychmiast. Hej wy, otwierać! Otwierać! Drzwi są zamknięte od wewnątrz. Jestem Arsène Maigret i nie uznaję przeszkód. Do diaska. Jak tu ciemno. Odwagi, Arsenie, bądź dzielny. To ty? Czekam na ciebie od dawna. Powiedz mi, kim ty jesteś? Uspokój się. Wejdź na tę skrzynię. Musisz z pokorą przyjąć wolę Bożą. Tylko taka ofiara może zbawić twą duszę. Pan ci wybaczy. Ale ja nie zrobiłem nic złego. Chciałem tylko odzyskać zaległy czynsz. I czy dlatego mam wisieć? Uspokój się, synu. Wysłuchaj tych grzechów, które popełniłeś na tym świecie. Skradłeś warzywa i chińską sałatę z cudzego ogródka. Podszczypywałeś pewną dziewczynę w zatłoczonym pociągu, udając, że przypadkowo na nią wpadłeś. Rozebrałeś się do naga w publicznej łaźni. Brałeś pieniądze od biednych, nie oddając ich bogatym. Nie, nigdy nie robiłem takich rzeczy. Są świadkowie twoich grzechów. To jest ten złodziej. Nie ma wątpliwości. Ukradłeś warzywa i chińską sałatę z mojego ogródka. To potwór. Każdego ranka czeka, aż wsiądę do pociągu, a tam przy każdej okazji dotyka mnie z przodu i z tyłu. To wieprz. Co mam robić, jeśli nie wyjdę za mąż? Zwróć mi moją niewinność, ty łotrze. Zostaw mnie, wstrętna wiedźmo. Odejdź. Ty wieprzu. Nigdy nie widziałem tych ludzi. Spokojnie, szkoda czasu. Przyznaj się do winy i stanie na skrzyni. Taka jest wola Boga, który rządzi naszym przeznaczeniem. Nie myślcie, że się przestraszę. Nie znacie mojej koszulki w kwiaty? Ależ znamy, drogi przyjacielu, my też takie nosimy. Wybaczcie mi. Nie dorównujesz robotowi, Beppe. Nie trzymaj go w powietrzu, cierpi na zawroty głowy. Rzuć go na ziemię. O nie, Tino, nie mów tak, zrobi mi krzywdę. Jesteś naprawdę beznadziejny i brak ci odwagi. Musisz trenować z robotem, by być gotowym w każdej sytuacji. Księżniczka Poniedziałek i jej świta wkraczają do akcji. Do licha. Zostaw mnie, jestem fajtłapą, zostaw mnie, Tino. Jeszcze pożałujesz.
Rok 3001. Dżungla afrykańska. Ogromne drzewo na bagnach. To właśnie paw kosmosu. Dziś pozbyliśmy się administratora. To dobry znak. To właściwa chwila, by schwytać pawia kosmosu. Ruszajmy! Ruszajmy! Dżungla afrykańska w 3001 roku. Powiedziała dżungla afrykańska? To straszne, pełne niebezpieczeństw miejsce. Nie jęcz, kiedy nadchodzi niebezpieczeństwo, nigdy cię nie ma. Jest tu ktoś? Gdzie stąd, szef wrócił. Szybko, do wehikułu czasu. Dziwne. Przysiągłbym, że na górze ktoś jest. Idę zobaczyć. Dziś za każdymi drzwiami, które otwieram, ukazują się zjawy. Jestem przemęczony, muszę iść do lekarza. Dżungla jest naprawdę fascynująca. Spójrzcie tam w górę. Co to za liny? Widzisz je, Wrześniu? Tak, pewnie. Hurra, to Tarzan. Bardzo mi się podoba. To niemożliwe, Tarzan był królem dżungli w przeszłości, a to jest dżungla przyszłości. Bez cudów, to rok 3001. Mimo to jestem pewien, że to Tarzan. Do diabła. Chcę być hipopotamem. Na wasz widok boli mnie głowa. Świeci się sygnalizator. Już chyba wiem, to musi być potomek Tarzana. On może cywilizować życie w dżungli. Wiesz, twoje pomysły są czasem naprawdę genialne. Wy też słyszycie ten dźwięk? Coś zdarzyło się w dżungli. Może tam jest paw kosmosu? Ruszamy! Dzwonek bezpieczeństwa jest po to, by każde zwierzę mogło wezwać Tarzana, kiedy jest chore lub ranne. No mój mały, gdybyś wezwał mnie chwilę później, już byś nie żył. Prawem dżungli jest to, że słabszy ulega silniejszemu. Nawet Tarzan nie może zmienić praw natury. Może tylko pomagać zwierzętom i ptakom w niebezpieczeństwie. Tak dobrze, już wszystko w porządku. Co? Widziałeś w pobliżu dziwne zwierzęta? Witaj, chłopcze. Witajcie, kim jesteście? Tarzanie, ucieleśniasz piękno natury. Jestem potomkiem Tarzana. Co was tu sprowadza? Czy jesteś gotów uszczęśliwić kobietę, która pada do twych stóp, mój drogi? Nie. Przepraszam, ale dlaczego chcecie iść na bagnisko, tam gdzie rośnie białe drzewo? To drzewo to symbol miłości i dlatego chcemy zabrać je ze sobą. Jeśli po to tu przybyliście, to możecie natychmiast wracać. Korzenie tego drzewa posiadają moc, która ratuje rannych i chorych. To drzewo to życie dżungli. Nie weźmiecie go. Nie kończyłeś weterynarii i wykonujesz ten zawód bezprawnie. Milcz, słuchajcie uważnie. Nie wiem, kim jesteście, ale jeśli choć tkniecie to drzewo, nie puszczę wam tego płazem. Słowo Tarzana. Nie chcesz nam pomóc? Widzisz, jesteśmy dobrymi ludźmi i nie chcemy zrobić ci krzywdy.
Drzewo to paw kosmosu. Październiku, twoim zadaniem jest ściąć to drzewo. Zrobię to jednym uderzeniem. Nie, zatrzymajcie się. Bez tego drzewa zginą zwierzęta. A masz! Paw kosmosu odleciał. Księżniczko Poniedziałek, nigdy nie uda ci się schwytać pawia kosmosu. Jak śmiesz ciągle plątać się koło mnie, nędznico. Nie pokazuj się więcej, jesteś zbyt piękna. Księżniczka Poniedziałek mogłaby umrzeć z zazdrości, pozostawiając to biedne dziecko. Zrozumiałaś? Ja nie chcę zostać sam i bez miłości. Beppe, pożycz mi tego na chwilę. Proszę. Księżniczka Poniedziałek jest naprawdę odważna. Ciekawe, co teraz zrobią ci nędznicy. Jak wam się podoba? Nie żartuj sobie z nas. Nie myśl, że przestraszysz nas tą maską. Wrześniu, październiku? Jesteśmy. Twoja kolej. Ja? Zawsze ja? Rusz się, chłopczyku. A masz. Co za głupiec! Ruszaj, robocie! Z przyjemnością! Gotowi do walki? Naprzód, robocie! Powal go na ziemię! Październiku, jesteś silniejszy! Rozpoczynam walkę! Naprzód! Chwileczkę! Bez wątpienia wygraliśmy walkę przez nokaut. Znów ten okropny dźwięk. Ja to Dotaman. Wróciłeś. Tajemnice i sekrety ukazują nowe światy. Ja, obrońca uciśnionych, przybywam, by ich bronić. Kolec róży. Ja to Dotaman. Wrześniu, wprowadź do akcji swoje oddziały. Robi się. Moje wielbicielki, czuję się wprost zawstydzony. Czy jesteś gotów? Tino, podaj mi kłódkę. Wzywamy Gwiezdnego Króla. Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę, Królu z Gwiazd. Przybądź Królu do pomocy, uczyń wszystko, co w twej mocy. Gotowi do walki. Wrześniu, nigdy nie widziałam tak dziwnego robota. Skopiowałem go z pewnego greckiego wojownika, który był piękny i odważny. Może pochodziłabyś trochę do szkoły, co? Znam tego wojownika, Wrześniu. Zapewniam cię, że jest bardziej sexy. O nie! Co powiesz o tych? Są sexy czy nie? Oto wspaniałe bohaterki tego odcinka. Proszę, proszę. Drogi Wrześniu, jesteśmy Chinya i Minko. Udało się nam skonstruować maszynę, która odmładza. Mamy 87 i 95 lat. Twoje Chinya i Minko. Pomyśl lepiej o Gwiezdnym Królu niż o tych bzdurach. Oczywiście. Chcesz walczyć na miecze? Dobrze, jesteśmy gotowi. Dzięki Bogu, cudem ocalałem.
Wita Państwa Nando Martellotti. Jak sami widzicie, odbywa się tu śmiertelny pojedynek pomiędzy Gwiezdnym Królem a Robotem Września. A teraz pozwólmy wykazać się naszemu kamerzyście. Nie ustępuj, Wrześniu. Małpki, ruszajcie. Idziemy. Naprzód, tym razem zwyciężymy. Oczywiście, nie śmiej się więcej ze mnie, księżniczko. Tym razem Gwiezdny Król będzie gryzł ziemię. Drużyna orłów naprzód. Wezwij skrzydlatego konia. Gotowi do ataku. Ruszaj, skrzydlaty koniu. Teraz my mamy kłopoty i musisz nas z nich wyciągnąć. Zemdlał. Udawajcie, że nie żyjecie. Nie ruszajcie się. Zniszcz ich, Gwiezdny Królu, nie wahaj się. Nie mogę, zemdleli. Jestem świnką, która przynosi szczęście. Cicho. Być albo nie być. Spać i śnić może. Bądź cicho, Gwiezdny Król jest blisko. Nie ośmieszaj mnie, nikogo tu nie ma, jest tylko głupi kolos na glinianych nogach. Hej, olbrzymie! Schowaj się, Wrześniu, bo będą kłopoty. Hej ty, bezrozumna kupo złomu. Nie musisz kłaść głowy na siedzenie, kiedy się obracasz. Straciłem cierpliwość. Ratunku! Zmienił się kolor bagniska. Co się stanie ze zwierzętami? W jaki sposób je leczyć? To chyba cud natury. Bagnisko odzyskało swój pierwotny kolor. Zwierzęta są uratowane. Co za wspaniały ptak. Do zobaczenia. Paw kosmosu to cudowny ptak. Któż może go zrozumieć? Pawiu kosmosu, gdzie jesteś? Czy ktoś z was, przyjaciele, nie widział go przypadkiem?